Jesteśmy, no w sumie w Wisznicach, Wygoda to takie przedmieście Wisznic, ale do tego przedmieścia potrzebny był most, który do tej pory był drewniany i w tym momencie prace trwają. Panie wójcie, jak doszło do tego, co w tym momencie widzę? Rzeczywiście to jest inwestycja, jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców. Bardzo ważny most, ponieważ na Wygodzie znajduje się choćby komisariat policji, choćby ochotnicza straż pożarna, ośrodek zdrowia, centrum kultury. I ten most tak naprawdę to jest most, który jest najbardziej uczęszczanym mostem w Wisznicach. Był tutaj stary most, którym była możliwość przejechania tylko samochodów do tonażu 8 ton. Nawet było pewne ryzyko w momencie, kiedy jechała tutaj straż pożarna. I ten most był nam bardzo potrzebny. Udało się pozyskać środki z programu rządowego Polski Ład. Cała inwestycja tego mostu to 4,5 miliona. W skład projektu, który złożyliśmy do Polskiego Ładu, na który dostaliśmy 5 milionów, wchodziła jeszcze droga Chorodyszcze-Łyniew. Droga jest już wykonana, więc pozostał nam ten most, który będzie, myślę, że w ciągu 3 tygodni wykonany. Jest to i tak opóźnienie w stosunku do tego, co wstępnie zakładaliśmy w harmonogramie. I tutaj bardzo proszę mieszkańców o cierpliwość, bo no, będzie ona potrzebna. Inwestycja przedłuży się o te 2 tygodnie. Natomiast zróbmy to dobrze. Przedłużmy inwestycję o 2 tygodnie, to nie sprawi wielkiego kłopotu. Inwestycja się przesunęła, ponieważ w lipcu doszło do opadów, takich nadmiernych opadów deszczu i poziom zielawy był zbyt wysoki, żeby zacząć robić tutaj umocnienia, więc inwestycja przesunęła się o jakieś 2 tygodnie. Wszyscy czekamy na koniec tej inwestycji. Ja nie powiem, że najbardziej, ale jako jeden z tych, który codziennie jeździł do pracy tym mostem i wracał, myślę, że mieszkańcy Wygody też niecierpliwią się, czekają. No ale ten most powstanie, będzie mostem, który powstanie na lata. Myślę, że on przetrwa kolejnych 50, 70, a może i 100 lat. Thank you.